Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Liczby A i C są dodatnie. Liczba B stanowi 48% liczby A oraz 32% liczby C. Wynika stąd, że zapiszmy to równanie. Czyli wiemy, że liczba B stanowi 48% liczby A, czyli B równa się 0,48A. I wiemy też, że B równa się 32% liczby C, czyli 0,32C. No to skoro B równa się B, no to te dwie liczby muszą się sobie równać, czyli 0,48A równa się 0,32C. My szukamy zależności C do A, zobaczmy wszędzie w zadaniach, czyli muszę podzielić przez to, co stoi przy C, czyli dzielę stronami przez 0,32. Co otrzymamy? Otrzymamy 0,48A podzielić przez 0,32. To jest nasze C. 0,48 podzielić przez 0,32 to jest tak jakby 48 przez 32, czyli to jest 1,5. Czyli 1,5 A to jest C, czyli nasze C to 1,5 A. To jest odpowiedź A.